Tańczę, więc jestem. To projekt edukacyjny w dziedzinie tańca skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjum, liceum oraz ośrodka rehabilitacyjno-oświatowego z Katowic. Projekt będzie się składał z cyklu warsztatów teoretycznych oraz warsztatów praktycznych prowadzonych przez członków Fundacji Śląskiego Teatru Tańca. Realizacja projektu Tańczę, więc jestem ma na celu stwarzanie różnorodnych sytuacji wśród dzieci i młodzieży, w tym dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, do pobudzenia ich kreatywności oraz otworzenia się na taniec jako jedną z wielu form sztuki, za pośrednictwem której mają możliwość wypowiedzenia się. Zarówno szkoły, jak i również samego ośrodka. Skąd jest ta młodzież, z którą tutaj przyszło Pani pracować? To są dzieci właśnie z ośrodka z Katowic, z różnego rodzaju schorzeniami i również dzieci i młodzież ze zespołu szkół z Pałacu Młodzieży w Katowicach. Jest to integracja praktycznie dwóch tak odmiennych środowisk, czyli dzieci niepełnosprawnych bądź sprawnych inaczej, a dzieci po prostu zdrowych. Kiedy szersza publiczność będzie mogła obejrzeć ten spektakl? Premiera będzie już 19 czerwca o godzinie 18 w Centrum Kultury Katowice, natomiast z samego projektu również powstaje reportaż dokumentalny, który myślę uda nam się zgłosić na parę ciekawych festiwali. Proszę nam jeszcze powiedzieć, jak pracuje się w ogóle z taką młodzieżą i z takimi dziećmi? Rewelacyjnie. To są dzieci, które nie mają żadnych oporów, wręcz przeciwnie. Dla nich to jest jak gdyby możliwość pokazania swojej odmienności, ale w tego pozytywne słowa znaczeniu. One ruchem, tańcem, one się bawią. Mało tego, to jest też dla nich pewnego rodzaju zupełnie inna rehabilitacja. To nie jest ta systematyczność cały czas tych samych ćwiczeń, tylko jest to również zabawa i rehabilitacja poprzez właśnie taniec. To właśnie spotkanie dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi w obszarze tańca ma być także swoistą lekcją tolerancji na odmienność i ułomność drugiego człowieka z jednej strony, a z drugiej ma zainaugurować proces integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej poprzez m.in. zwiększanie ich aktywności życiowej i uczestnictwo w kulturze. Thank you.
tak, Tańczę Więc Jestem jest podsumowaniem warsztatów taneczno-edukacyjnych. Taniec stał się nie tylko punktem wyjścia do wspólnej zabawy oraz interakcji dzieci z różnych grup środowiskowych, ale dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, z którymi kontakt werbalny jest utrudniony. Był to jeden z elementów terapeutyczno-rehabilitacyjnych. Spotkanie dzieci w obszarze tańca bardzo szybko przełamało bariery z tytułu odmienności oraz ułomności drugiego człowieka, a sam ruch stał się formą nawiązania kontaktu z dziećmi z różnego rodzaju stopniem niepełnosprawności. Centrum Kultury Katowice imienia Krystyny Bochenek zaprasza 19 czerwca na ten niesamowity spektakl w reżyserii i choreografii Sylwii Hewczyńskiej-Lewandowskiej.